FNAF 2 bez wątpienia jest ciekawą grą. Tutaj zaczęły rozkwitać to, za co pokochano tą serię. Ukryta w tle historia. Jednak przez wiele lat przewinęło się wiele opinii na temat tej gry. Jedni uważali, że jest to najlepszy FNAF, inni jednak uważali, że jest to najgorszy FNAF. Postanowiłem dokonać researchu, więc postanowiłem zapytać o zdanie mojego sąsiada. Psst, ej stary, co sądzisz o Five Nights at Freddy's 2? Co ty robisz w moim domu? I czym do jasnej kurwy jest Five Nights at Freddy's? Statystycznie, jeśli chciałbyś się zapytać randomowej osoby na ulicy, co sądzi o FNAF 2, to prawdopodobnie cię oleją albo wezwą policję. Ale nie to jest najważniejsze. Powinniśmy się zastanowić, dlaczego fandom zarazem kocha, jak i nienawidzi FNAF 2. Podzielę ten film na dwa segmenty. Zacznę od tego, za co ludzie pokochali tam grę, a skończę na tym, dlaczego ludzie znienawidzili. Weźcie jakąś przekąskę, gdyż właśnie chyba speedrunuje swój cancel z FNAFTube'a. Zacznijmy od tego, co FNAF 2 robi naprawdę dobrze, czyli designy postaci. O matko, jakie one są cudowne! Śmiało mogę uznać, że niektóre z tych designów są ikoniczne i naprawdę straszne, jakby o tym pomyśleć. Do tej pory uważam, że najlepszym designem z tej gry jest Withered Bonnie i jest to najlepsza edycja Bonniego. Tak, powiedziałem to. Fajnie. Niestety, jeśli chodzi o designy, to według mnie tylko Withered plus Mangle i Marionetka robią robotę. Jednak reszta tojów jest po prostu okej. Okay. Według mnie są za bardzo świecące i to trochę psuje ich klimat. Nie da się zrobić tojów strasznymi, a przynajmniej nie widziałem, by ktoś jeszcze tego dokonał. Przejdźmy jednak do faktycznego czynnika, za który wiele osób kocha tą grę. Lore. We FNAF 1 jedyny lore, jaki mieliśmy, to coś w stylu: no cóż, był sobie ten ziomek, zabił dzieci w pizzerii, a te nawiedziły roboty, ble ble ble. Jednak we FNAF 2 widać większy nacisk na rozbudowanie tego lore. Scott po FNAF 1 postanowił dodać wiele różnych fajnych smaczków nakierowujących nas na fabułę gry, takich jak Fredbear's Family Diner, Shadow Animatroniki, jednak bez wątpienia pierwsze skrzypce tu grały minigierki, które ukazywały nam kluczowe elementy fabularne. Pokazały nam lore marionetki, pokazały nam zabójcę, pokazały nam opętanie robotów. Basically dostaliśmy tu po prostu solidne rozwinięcie szkicu fabuły z pierwszej gry i wyszło to dwójce doskonale. Jest jeszcze jeden punkt, który sprawia, że ta gra jest uwielbiana przez pewne grono fanów. Chodzi tutaj o nostalgię. Oryginalnie FNAF 2 w 2014 roku wyszedł 87 dni po FNAFie 1. Wait, 87 dni po FNAFie 1. Akcja FNAF 2 rozgrywa się w 87 roku. W 87 roku było The Bite of 87. The Bite of 87 prowadziło do zamknięcia lokacji z FNAF 2, co doprowadziło do ponownego otwarcia lokacji we FNAFie 1. Czy ja właśnie znalazłem alternatywną drogę do stwierdzenia, że FNAF 2 to prequel? Wierzcie lub nie, w tamtym czasie przed wydaniem gry były debaty odnośnie tego, czy FNAF 2 to sequel czy prequel, jednak jak się później okazało, jest to prequel, który jest sequelem do innego prequela, jakim jest FNAF 4, jednak we FNAF 4 prequelem są tylko minigierki, a gameplay FNAF 4 to sequel. Powinienem przestać zabawiać się w MatPata. Chociaż... Hello Internet! Welcome to Game Theory. And on this episode, we're gonna be trying to figure out who the fuck asked. Przejdźmy teraz może do tego, za co ludzie nienawidzą FNAF 2. Cóż, prostym przykładem tego jest gameplay. Ale zaraz ktoś powie: Ejejej, ale gameplay we FNAF 2 jest fajny, ma ładnie przemyślane mechaniki, jest chaotyczny. I fakt, zgodzę się z tym. Patrząc na to, że we FNAF 2 mamy 10 animatroników, jesteśmy w stanie podzielić się na to, jakich mechanik potrzebujemy, by ich przegonić. Mamy animatroniki od maski, które dzielą się na biuro i na wenty, które po założeniu maski są przepędzane, tłumacząc to systemem rozpoznawania twarzy. Są jednak dwie postacie, na których maska nie działa i zawierają swoje własne mechaniki. Jest to Withered Foxy i Marionetka. I to jest w porządku. Reszta jednak polega właśnie na tym schemacie. Załóż maskę, odczekaj, aż animatronik po blackoutcie wyjdzie z biura, albo słyszysz, jak odchodzi z wenta. Jednak tak jak wspomniałem, na Foxy'ego i Marionetkę maska nie działa i jest to dobry sposób, by zapobiec sytuacji, gdzie przez całą noc miałbyś siedzieć w masce. Withered Foxy'ego trzeba świecić latarką po oczach, tylko gdy pojawi się w korytarzu, żeby sobie poszedł. A marionetkę natomiast trzeba nakręcać tak, by jej pozytywka nie przestała grać i... Powiem wprost, nie wyskoczyła ci na mordę. Patrząc na to, gameplay jest fajnie zbalansowany i przemyślany. Jednak tak wydaje się na pierwszy rzut oka. Zagłębiając się, to bardziej masz 8 postaci, które przepędza się maską, a tylko dwie mają inne mechaniki. Przez co tylko jeden wymaga kamery i tylko jeden wymaga latarki. W rezultacie gameplay wygląda tak.
Nie ma żadnego celu zaglądania na inne kamery, gdyż nie są ci one tak naprawdę do niczego potrzebne i tylko siedzisz na tej kamerze 11, nakręcając od czasu do czasu pozytywkę. W przerwach zamykasz monitor i świecisz Fox symulatorką po oczach. To jest cały gameplay. Przechodząc dalej, jedną z gorszych rzeczy w tej grze jest timing. Chodzi mi dokładnie o to, że kiedy jest blackout w biurze i musisz założyć maskę, musisz zrobić to perfekcyjnie szybko, inaczej wyskoczy ci jakiś, nie wiem, kurczak i zagdaka ci w ryj. Idąc dalej tą ścieżką, mega irytujące jest również tutaj RNG. Jest ono strasznie brutalne, a gdy robisz na przykład tryb 10-20, gdy przyjdzie do ciebie ten szatan i będziesz musiał go odgonić, to jego animacja zajmie ci tyle czasu, że pozytywka zdoła się wyładować, przez co jest duża szansa, że po prostu dostaniesz jumpscare. Odchodząc od wszystkich aspektów mechanicznych, mam wrażenie, że FNAF 2 nie jest po prostu straszny. Rozumiem, osoby, które zagrają w tą grę po raz pierwszy mogą się wystraszyć raz, dwa, trzy, może nawet cztery razy. Ale kiedy grasz już sobie którąś noc i próbujesz ją przejść za którymś razem i umierasz po raz kolejny, jumpscare'y robią się po prostu niestraszne, a bardziej irytujące. Dając przykład Blackouta. Jesteś po jakimś czasie w stanie zauważyć, czy odpowiednio szybko założyłeś maskę, czy nie. To samo z marionetką. Kiedy jej pozytywka się rozładuje, zaczyna grać muzyczka, która informuje cię instant o tym, że przegrałeś. Mam też wrażenie, że FNAF 2 został trochę zdraszowany i... I mean, patrzę na przykład na rendery takiej Mangel i... Przecież ona wygląda jak zwykłe PNG w tych pomieszczeniach, co do kur... Fakt, że Scott planował grę na początku wydać w 2015 roku, mnie w tym bardziej utwierdza. Chociaż bugów samych w sobie nie napotkałem. Zatem, która strona ma rację? Cóż, według mnie obie. I mean, lubię FNAF 2 i jestem w stanie zrozumieć, czemu są ludzie, którzy go nienawidzą. Zgadzam się z wieloma aspektami tej gry, takimi jak właśnie gameplay i to zbyt brutalne RNG. Jednak kocham strasznie designy w tej grze, a także lore. Według mnie FNAF 2 został genialnie przemyślany z niektórymi elementami, ale widać, że pewne aspekty tutaj leżą, jak na przykład użycie innych kamer. Naprawdę, kamery znajdują się tam chyba tylko po to, by nadal utrzymać klimat pierwszego FNAF-a. Jednak chciałbym poznać waszą opinię na temat FNAF 2. Dajcie znać, co sądzicie o FNAF 2, a także dajcie znać, co sądzicie o takich podsumowaniach różnych FNAF-ów. Są to krótkie filmy, ale dają czas na zrobienie jakiejś większej teorii. Ja chętnie poczytam wasze opinie. Dzięki i do zobaczenia w następnych filmach. Na razie.